witam serdecznie. Moje nazwisko Witek Niewalicz, ja jestem korespondentem telewizji Republika. Ja przybyłem o 48 godzin, to byłem w miejscu, gdzie ten ruski mir widać, czuć i bardzo słychać. Halo, halo? Halo. Widać ten ruski mir, czuć i bardzo słychać. Ja przed dosłownie rokiem, podczas ekshumacji grobów w Iziumie widziałem 21 żołnierzy ukraińskich zamordowanych w taki sam sposób, jak polscy oficerowie w Katyniu. I dla mnie, no ja staram się to przekazywać widzom telewizji Republika, dla mnie Rosja nie zmieniła się w niczym. Na Ukrainę oni przyszli na pomoc, tak jak 17 września 1939 roku do Polski przyszli na pomoc, tak jak przychodzili na pomoc w 1956 roku na Węgry, tak jak w 1968 roku szli na pomoc Czechosłowacji, a w 1981 nie musieli przychodzić do nas na pomoc, bo mieli tutaj siepacza, który załatwił sprawy za nich. I ja bym się pokusił o pewne analogie do dzisiejszych czasów. No mamy dwóch potężnych wrogów, oni stosują różne metody, ale piąta kolumna jest z jednej strony i piąta kolumna jest z drugiej strony. Są w naszym kraju tacy, którzy chętnie by powitali tutaj landyzację Polski lub też abyśmy się znaleźli pod całkowitym zwierzchnictwem dominujących Niemiec w Unii Europejskiej, ale są też tacy politycy, którzy chętnie powitaliby tutaj Rosjan, zresztą otwarcie o tym mówili. Ja konfrontuję tą rzeczywistość oglądaną tam na miejscu z przekazem, o jest i rekwizyt, bardzo właściwy. Ja konfrontuję tą rzeczywistość tam widzianą z przekazem, z narracją, które ośrodki. Ja nie będę tej partii wymieniał nazwy na głos, bo to jest bardzo piękne polskie słowo, ale bardzo często zdarza się, że w mediach społecznościowych, ale i również i w mediach oficjalnych oni posługują się narracją rosyjską. To bardzo rezonuje. Tam na Ukrainie też takie odpryski, takiej działalności można zobaczyć. Bardzo to niebezpieczne. No, mamy dwóch potężnych wrogów, one się uosabiają w dwóch osobach w Polsce. Obydwoje mają rudy kolor włosów. Ja dziękuję Państwu pięknie. Dziękujemy. Pojawił się tu pewien rekwizyt. Ja bym powiedział, że jego miejsce jest na śmietniku. Może odbiorą.